Także pytania i odpowiedzi ja proponuję przełożyć na przerwę. Możemy to zrobić w kuluarach, ponieważ niestety nasz prelegent będzie musiał później już nas opuścić. Także proponuję teraz oddać głos panu Oliwierowi Schneiderowi, natomiast pytania do prelegenta z Sewilli będzie można zadać w czasie przerwy. Który jest bardziej fenomenalny. Miasta są trochę różne. Zobaczymy Bordeaux. Tutaj na wprowadzeniu chciałem wam pokazać to zdjęcie, które nie jest moje, które Bordeaux bardzo często używa w swojej promocji. Tu widzimy tramwaj, który nad rzeką Giron, zrobiony taką, to jest jedna z większych, to się nazywa lustro wodne, to jest jedna z takich największych fontan na świecie. I ona tak pięknie odbija tą architekturę bordowską. Tramwaj, zwrócił uwagę, nie ma nawet trakcji, bo tam było szkoda po prostu szpecić, zrobiono trzecią szynę w podłodze. No i zaraz zobaczymy, jak właśnie skąd Bordeaux po prostu z takiego miasta czysto samochodowego, z pięknymi zabytkami, ale które w ogóle nie można było, że tak powiem, się nimi cieszyć, przeszło w miasto, w którym jest najprzyjemniej żyć w tej chwili we Francji. Więc tutaj widzimy mapkę Bordeaux i aglomeracji, bo będę mówić troszeczkę o Bordeaux samym sobie i troszeczkę o całej aglomeracji. Przepraszam, tutaj na tej linii. Przepraszam. Na prawą stronę. Przepraszam. Tak, więc Bordeaux jest bardzo małym miastem, 49 km kwadratowych, 236 tysięcy mieszkańców, ale już aglomeracja jest 10 razy większa i ma mieszkańców 720 tysięcy. Licząc ogólnie obszar życia, czyli osoby, które głównie mieszkają w Paryżu, w Bordeaux, to jest ponad milion mieszkańców, w tym część już poza tą aglomeracją z 27 gmin. Więc tak jak wspominałem przy tym pierwszym zdjęciu, Bordeaux po francusku nazywano latami la belle endormie, śpiąca piękność, ponieważ były piękne zabytki, ale naprawdę nie było żadnych warunków, żeby po prostu zwiedzać to miasto. Wszędzie były pozaparkowywane samochody, duży ruch. Wynikało to stąd, że od II wojny światowej, tak jak zresztą w większości francuskich miast, była prowadzona polityka postawienia wszystkiego na samochody. Francuski prezydent Pompidou powiedział, że trzeba dostosować miasto do samochodu, bo tak się wydawało wszystkim, że to wtedy jest ten po prostu przyszłość. No a dopiero w latach, jak był bardzo mocny wzrost cen ropy, to wyhamowało, ale nie bardzo było wiadomo, co będzie zamiast. No dopiero pod koniec lat 90. pojawiła się świadomość, w jakim kierunku pójść i na przykład w Bordeaux to w 2001 roku się zaczęła taka prawdziwa rewolucja. No, Bordeaux z 1%, czy tam znikomego, trudnego do zmierzenia procentu ruchu rowerowego przeszło na ruch rowerowy na poziomie aktualnie. Ostatnie pomiary były 3 lata temu, było 8%. W całym Bordeaux, w tym w centrum, około 20%. W tej chwili ocenia się na mniej więcej 10%, ale podkreślam, w skali aglomeracji, bo gdyby liczyć tylko Bordeaux, a tylko centrum, to jest dużo, dużo więcej. No i podobnie jak Wrocław, z tego co pamiętam, celuje w założenie karty brukselskiej, czyli osiągnięcie 15% do 2020, w tym oni są bardzo pewni siebie, że przed 2020 ten próg osiągną. Więc tu, żeby zilustrować, jak było przed i po Bordeaux, zanim przedstawię całą politykę, to zacznijmy od takiego cyklu trzęsienia ziemi. Widzimy tutaj ulicę, która jest czteropasmowa, jednokierunkowa. Dlaczego? No po prostu, bo tak we Francji się robiło, w wielu miastach równoległe ulice, co druga była w jedną, co druga w drugą, bo po prostu samochody mogły szybciej jeździć. Widzimy, jest jeden tak jakby pas poświęcony na parkowanie. Na szczęście we Francji się bardzo rzadko parkuje na chodniku w porównaniu z Polską. No i widzimy chodnik, no, słusznej szerokości jednak, ale jednak w porównaniu do
całej reszty ulicy jest mało przestrzeni. To miejsce teraz wygląda w taki sposób, jest całkowicie nie wolno wjeżdżać samochodem poza pewnymi godzinami samochodami dostawczymi. Tam widzimy jedną taką zaparkowaną tutaj. Tutaj widzimy jedno auto zaparkowane, to dlatego, że one strasznie dostarczają, to jest w godzinach, prawda, w których wolno prowadzić dostawy. Inne miejsce bardzo, bardzo ważne w Bordeaux, to jest wzdłuż rzeki Gironde. Rzeka Gironde jest tutaj. Tutaj były takie wielkie, był po prostu przemysł. I tu po prostu widzimy, ile było pasów wtedy. Był plan przebudowy tego miejsca, gdyż ten przemysł tutaj zanikał na 18-pasmową autostradę w tym miejscu, ale ostatecznie zmieniono projekt i jest coś takiego, więc mamy dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą, tramwaj i bardzo, bardzo dużo, pokażę zdjęcia, bardzo, bardzo dużo przestrzeni publicznej, plus też na tym zdjęciu konkretnie tutaj troszeczkę widać infrastrukturę rowerową. Samo centrum miasta, Place Fenelon, tu widzimy katedrę, w tym miejscu jest Merostwo Bordeaux, ratusz. Widzimy, to jest jeden wielki parking po prostu, to jest jeszcze 2000 rok. W tej chwili nie ma już ani jednego samochodu poza osobami niepełnosprawnymi, które mogą wjeżdżać. Za to są dwie krzyżujące się linie tramwajowe. Widzimy, że nie ma praktycznie, tu jest kilka aut. I tu mamy jedną linię tramwajową, i tu mamy drugą linię tramwajową. Tak ta zmiana wygląda. Więc skąd ta zmiana? Więc Bordeaux, konkretnie za sprawą jej odwiecznego burmistrza, który był od 1945 roku aż do śmierci w latach 90., który się nazywał Jacques Delmas, po prostu przez wiele lat odkładało środki na metro. Tutaj akurat zdjęcie to jest metro w Montrealu, gdzie jest jedyna brama identyczna jak w Paryżu. Tak sobie jako ciekawostka. W każdym razie odkładało, bo metro jest kosztowne, więc oni odkładali te środki. Też, budowa też była odkładana w czasie, nie żeby odłożyć więcej pieniędzy, tylko dlatego, że też było ciężko wytyczyć dokładną trasę, bo każdy chciał z jednej strony, żeby było jak najbliżej jego, ale nie za blisko, żeby roboty nie były zbytnim problemem i tak dalej. Więc z tym metrem była długa dyskusja. W końcu przyszła nowa ekipa, w tym tutaj pan wiceburmistrz Bordeaux Michel Duchesne, który widzimy na zdjęciu, i oni powiedzieli, my zrobimy to wszystko inaczej. Więc pierwszą mandaturę, właśnie mówiliśmy tu o słabościach w Sybilii, a propos konsultacji społecznej, pierwsza mandatura 96-2001 tylko i wyłącznie tłumaczenie mieszkańcom, co my chcemy zrobić. Nie konsultacje społeczne na takiej zasadzie, budujemy zgniły kompromis, bo będziemy każdego pytać, co on chce i spróbujemy zadowolić wszystkich, tylko odwrotne podejście. Mamy bardzo mocne przekonania, wiemy, gdzie chcemy dążyć i tylko chcemy ludziom wytłumaczyć dlaczego, a nie ich postawić przed faktem dokonanym. Więc zamiast budowy metra wybrano tramwaj, no, który już pokazywałem na pierwszym slajdzie, tylko że konkretnie budowę trzech linii tramwajowych naraz. Więc w związku z tym zrenegocjowano na powierzchni całkowicie przestrzeń publiczną. Tutaj mamy dworzec Gare Saint-Jean. Widzimy, tutaj jest dworzec, bezpośrednio przed dworcem stoi tramwaj. Mamy kilka rowerów, tam jest bardzo duży z tyłu parking rowerowy. Jak widzicie, samochodu próżno szukać na tym zdjęciu. Samochody są oddalane dopiero bardzo. Pod spodem jest parking podziemny, który jest stosunkowo kosztowny. Więc po prostu całą przestrzeń publiczną, dzięki temu, że za te pieniądze można było zbudować naraz trzy linie tramwaju, tramwaju z pełnym priorytetem tramwaju nowoczesnego, w tym z tą częścią. Tutaj widzicie, jest taka trakcja. Jak on dojeżdża do części historycznej, to po prostu się kończy kabel, trakcja się chowa, żeby ładnie wyglądało i jest w trzeciej szynie po prostu prąd. Więc zrenegocjowano całą przestrzeń publiczną właśnie kosztem samochodu. Tutaj widzimy ulicę z dopuszczonym jeszcze ruchem samochodowym, no ale żeby, prawda, samochody się nie parkowały, a żeby jednak mimo wszystko mogło nie być, prawda, chodnika, krawężnika, to po prostu w taki sposób osłupkowano, czasami no może estetycznie to nie jest najładniejsze, ale bardzo skuteczne przeciwko parkowaniu samochodów. Tutaj widzimy inną ulicę, no ulica była wąska, puszczono tramwaj, więc no, zobaczcie, ile chodnika zostało. Po prostu samochód całkowicie usunięto z tych ulic, bo gdyby był
bo użycie wspólne, prawda, że jedna powierzchnia, gdzie jeżdżą samochody i tramwaje, jakość usług byłaby za niska, że po prostu samochody dodokowały tramwaje, więc, że tak powiem, wyrzucono samochody z tych ulic. No, więc Bordeaux w związku z tym na 3 lata zamienił się w jeden wielki plac budowy. Tutaj są dwa zdjęcia, prawda, widzimy te zabytki plus tą budowę, więc proszę sobie wyobrazić tak, z jednej strony samochodem się nie dojeździ, bo są korki, z drugiej strony tramwajem się jeszcze nie dojeździ, bo go jeszcze nie ma. I na co Bordeaux wtedy wpadło? Po prostu rozdamy wszystkim mieszkańcom, którzy chcą, za darmo rower. Idzie się do takiej instytucji Maison du Vélo, dom roweru, przedstawia się, ja mieszkam albo pracuję w Bordeaux, daję tylko kaucję i za darmo dostaję po prostu rower w ramach tego, żeby sobie pojeździć. I w tym momencie się zaczęło budowanie kultury rowerowej w Bordeaux, czyli że rower to jest po prostu środek transportu. I to jest ten środek transportu, który z jednej strony jest szybszy niż ruch pieszy, a z drugiej strony, który właśnie pozwala ominąć, nie wiem, no stoi śmieciarka, ja mogę kilka metrów przejść naokoło, czy coś takiego, samochód stoi, są roboty, jest rozkopany, ja jakoś tym rowerem się przycisnę. Teraz jesteśmy już dużo dalej, no właśnie między innymi miasto podpisało kartę brukselską, celuje w ten 15% udziału w ruchu i nawet jeżeli ten procent jeszcze nie został osiągnięty, to sukces jest olbrzymi, bo z miasta, w którym nie było ruchu rowerowego, Bordeaux depcze po piętach Strasburgowi, który po prostu ze względu na wpływy niemieckie od zawsze był bardzo rowerowy. W Strasburgu byłem zeszły wtorek, tam jest 20% udział w ruchu rowerów i oni nie wprowadzają roweru publicznego, żeby nie konkurować z pieszymi, bo inaczej byłyby za duże korki rowerowe, ale to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Więc tutaj wam przedstawię troszeczkę infrastruktury w Kubie, czyli w całym Bordeaux, to jest tylko ten kawałek tutaj, te pierwsze bulwary. Więc z jednej strony mamy, znaczy razem infrastruktury rowerowe jest mniej więcej 650 km na 1900 km ogólnie dróg. Mamy 137 km sieci ekspresowych, to są te na czerwono tutaj. To jest naprawdę takie autostrady rowerowe, to są naprawdę daleko oddalone gminy, które są oddalone od samego centrum Bordeaux, które jest w tym miejscu. Potem na żółto jest ta sieć strukturalna, czyli jednak dobrej jakości, wydzielona infrastruktura. Jak widzimy tutaj znak kwadratowy, czyli ona jest nadobowiązkowa. W ogóle Bordeaux ma takie podejście, że jeżeli ktoś chce jechać ulicą, to zawsze mu wolno. Chyba że no jest naprawdę autostrada, to wtedy jest ten znak jest ochrony. Więc jest 237 km tego na żółto, co tu widzimy trochę wszędzie, tej sieci. No mniej ważnej niż ta ekspresowa, ale jednak wydzielonej. Oraz 350 km sieci lokalnej i z dużą pracą nad tym, żeby redukować wszelkie braki ciągłości, bo wiemy doskonale, że jeżeli ktoś jedzie do pracy, ma jedno niebezpieczne skrzyżowanie, jeden trudny lewoskręt, to on może zrezygnować z jazdy rowerem, bo się będzie bał przez to jedno skrzyżowanie przejechać. Więc 350 km takiej lokalnej infrastruktury opartej głównie, widzimy tutaj, na pasach rowerowych w jezdni i tak jak mówię, ciągłą pracą nad redukcją braków ciągłości, nad pracą nad oznakowaniami, nad wszystkim, żeby po prostu rowerzyści wiedzieli, którędy dojechać. Jeszcze tutaj tego nie ma napisanego, ale też bardzo ważne jest to, że te trasy nie dość, że są też, że są drogowskazy odpowiednie, czego mi bardzo brakuje w polskich miastach, bo często, trzeba było jechać tamtędy, ale skąd ja miałem wiedzieć, którędy jechać. Oczywiście taka twarda infrastruktura to jest jedno, jest jeszcze ta miększa taka na podstawie uspokojenia ruchu, więc między innymi 100 km ulic, które są w strefach tempo 30, w tym tu widzimy prawda, kontrapas, bo jest ulica otwarta pod prąd. 35 km to jest bardzo, bardzo dużo stref pieszych i właśnie całe te strefy, gdzie kiedyś był ten przemysł, który planowano zamienić na autostradę miejską, po prostu to są olbrzymie, bardzo szerokie, w ogóle to w kilometrach to jest długość, ale tutaj jeszcze tu jest dosyć wąsko, tam momentami tam jest 50 metrów szerokości, po prostu jest tak jakby plac wzdłuż rzeki i po prostu wszyscy się tam spotykają. I jeszcze 35 km, czyli też jak dosyć dużo stref shared space, czyli takich, gdzie jest ograniczenie już nie do 30, tylko do 20, nie ma wydzielonego chodnika i po prostu rower ma ustępować pieszemu, a samochód ma ustępować rowerzyście lub pieszemu. I oczywiście też wszędzie otwarte pod prąd, w tym często bez kontrapasu. Są też zmiany w organizacji ruchu, więc tak jak już wspominałem, te kontrapasy, w tym 35 km
poza strefami tempo 30 z dopuszczonym ruchem pod prąd. Też widzimy tutaj znaki, że jest ślepa uliczka poza, no to troszeczkę z daleka, ale poza pieszymi i rowerzystami, czyli tworzenie, dawanie alternatywnej drogi, którą po prostu samochody nie mogą przejechać, ale no, prawdopodobnie tam jest z drugiej jest jakaś barierka, z drugiej strony jest druga ulica jednokierunkowa, po prostu chodzi o to, żeby samochód, jeżeli tamtędy jedzie, to tylko żeby już tam się zatrzymać, a nie żeby prowadzić tamtędy ruch tranzytowy. Z kolei piesi czy rowerzyści jak najbardziej mogą tamtędy właśnie w oddali od głównych ulic prowadzić ruch tranzytowy. Kolejna rzecz, w Bordeaux i Strasburgu był prowadzony w 2009 roku eksperyment z takim znakiem, to była taka zielona strzałka dla rowerzystów, czyli że rowerzyści mogli na czerwonym skręcać w prawo. I eksperyment się powiódł w obydwu miastach i wprowadzono to do ogólnych zasad we Francji. W tym 26 stycznia bieżącego roku wyszło wreszcie rozporządzenie określające znak. To jest znak, kiedy wolno na czerwonym pojechać prosto. To jest w przypadku skrzyżowania w kształcie litery T, prawda? A tu jest jak wolno w prawo. I teraz do końca roku Bordeaux 921 skrzyżowań w ten sposób obsłuży, czyli z tym malutkim, on jest malutki, nie wiem czy gdzieś mam na zdjęciu, ale on jest taki naprawdę 21 cm ma, bo to jest znak dla rowerzystów. Innowacje drogowe też, znaczy właśnie chodziło mi o to, no, bardzo, bardzo dużo, po prostu wszędzie gdzie się da pasy rowerowe robione, wszędzie gdzie nie ma miejsca na dedykowaną infrastrukturę w postaci drogi dla rowerów, albo gdzie po prostu no, dla zachowania ciągłości lepiej zostać na jezdni. O, a tutaj mówiłem Wam o tych ulicach, które zostały dosyć wąskich, oddanych dla tramwajów. Tutaj widzimy, że jednak dla roweru, zresztą tylko badanie Wojnarskie na tym zdjęciu jest, dla roweru się miejsce znalazło jeszcze. No, tu z kolei jestem ja na zdjęciu, ciężko mnie poznać. Mamy dopuszczony ruch pod prąd, mimo tego, bo żeby dojść do tego kontrapasa, tutaj mimo tego, że tu jest pas do skrętu, absolutnie nie ma żadnego problemu. Policjanci nie widzą się i się nie niepokoją, że tak powiem. Kolejna rzecz, no, ruch może być otwarty dwukierunkowo nawet w bardzo wąskich uliczkach. Tutaj widzimy, to jest moje zdjęcie jest chyba z lutego, jak było bardzo zimno zresztą. Jedyny warunek, żeby ulica nie była otwarta pod prąd dla rowerzystów, tak dwóch rowerzystów się nie możemy. To jest taki jedyny wyjątek. Oczywiście drogi to nie wszystko. Bardzo ważne są też parkingi. Tutaj na przykład widzimy parking, który jest pod ratuszem. Jest bardzo dużo urzędników czy petentów przyjeżdża. I bardzo dużo z parkingów zbudowanych na ulicy zamiast miejsca parkingowego, co pozwala z jednej strony one mniej zasłaniają widoczność, z drugiej strony gwarantują, że nikt się blisko przejścia dla pieszych nie zaparkuje. W tym jest duży problem z parkowaniem rowerów, mimo że jest 8 tysięcy stojaków, czyli na 16 tysięcy rowerów. I się niewidomi bardzo skarżą, że często, zwłaszcza wokół dworców czy takich miejsc, nie mogą się przejść wygodnie, dlatego że po prostu jest za dużo rowerów. W samym centrum miasta mamy taką starą zabudowę zabytkową i tu na przykład miasto Bordeaux kupiło taki jakby lokal na parterze, w którym kiedyś był sklep, żeby zrobić właśnie taki bezpieczny, kryty parking dla mieszkańców, oczywiście z abonamentem, więc właśnie, żeby nie było tego problemu z zaśmiecaniem przestrzeni publicznej, chociaż proszę sobie wyobrazić, bo oni wszyscy kupowali samochód zabytkowy. Jest też kwestia usług, no między innymi są, tutaj jest samoobsługowa pompka publiczna na ulicy, czy tutaj widzimy w tym domu rowerów porady, jaki wybrać, prawda, jaką formę zabezpieczenia, żeby roweru nam nie ukradli, poza tym prowadzą znakowanie rowerów i różne inne, no też porady, jak się, że się przyczepiać ramię przez niekoło do stałego punktu i tak dalej. Kolejna rzecz to jest rower publiczny Rekiel, to jest akurat zdjęcie z naszej marcowej wizyty, to jest polska dziennikarka radiowa Agata Kowalska na Wekubie. Wekub to jest rower publiczny, właśnie w przeciwieństwie do systemów prowadzonych przez firmę Jean-Claude Deco. Tutaj nie ma powiązania z reklamą, bo znaczy nadużyciem jest mówić, że to jest za darmo, bo to miasto rezygnuje z, że tak,
z ekskluzywności, nadaje ekskluzywnie, prawda, jakiejś firmie prawo do wszystkich reklam w danym mieście, równie dobrze miasto mogłoby osobno sprzedać tą reklamę, mieć z tego zyski i osobno opłacać rowery. Bordeaux w taki sposób podeszło do sprawy, że i udaje im się, koszt roweru schodzi mniej więcej do 1000 euro rocznie, w tym oczywiście 80% to jest nie sam rower, tylko obsługa, osoby, które pracują w tej wypożyczalni, fakt, że trzeba zapewniać rotację, przedstawić rowery. I co ciekawe, właśnie ten rower publiczny jest czymś stosunkowo nowym. To 20 lutego 2010, dopiero 2,5 roku, jest 131 stacji, 1500 rowerów, ale poziom rotacji, czyli użyć rowerów, jest tak około 7-8 na dobę, co jest jednym naprawdę z najlepszych na świecie, podobnie jak w Lyonie. I na początku we Wrocławiu, nie wiem, czy dalej jest tak samo wysoki, wysoka rotacja. Wnioski. No wnioski są takie troszeczkę jak mówił Pedro, czyli każdy może jeździć na rowerze. Tutaj widzimy matkę, jak zawozi swoje dzieci. Tutaj widzimy rower przystosowany do wprowadzenia osoby niepełnosprawnej. Widzimy, że na ulicach handlowych pojawili się ludzie. Widzimy, że no, kierowcy jednak nie byli bardzo zdyscyplinowani, więc w tych strefach, gdzie tylko tramwaj i piesi rowerzyści mogą jechać, aż postawiono szlabany, które się automatycznie podnoszą, jak tramwaj nadjeżdża. Widzimy tutaj to skrzyżowanie przy Peberlon, gdzie po prostu wszyscy się poruszają, samochody jakieś tam miejsce jeszcze mają, ale po prostu jeszcze nie mam tego zdjęcia niestety, ale Daniel Kojnacki, który wtedy z nami był, zrobił takie zdjęcie, jak rowerzysta na czerwonym przechodzi przez ulicę, pieszy też w tym samym momencie, stoją policjanci i łapią, prawda, samochód, który jechał za szybko, a nie, a to, że oni tam przychodzili na czerwonym, to jest w Francji całkowicie normalne, bo światła są tylko jakąś tam wskazówką, ale zawsze wartością narzędną jest człowiek, pieszy, rowerzysta, więc nie ma absolutnie nic w tym kierunku. No widzimy tutaj, to jest tutaj widać troszeczkę lepiej tą trzecią szynę, więc ta trzecia szyna to jest specjalny system, który w tej chwili na świecie jest chyba tylko w Bordeaux i w Katarze. Ta po prostu szyna, tam prąd jest tylko wtedy, kiedy jedzie tramwaj, czyli ten rowerzysta nie ma żadnego ryzyka, żeby go kopnął prąd. Tu jest trochę te olbrzymie ciągi piesze, o których mówiłem, naprawdę jest to miasto w tej chwili, które z tej pięknej, śpiącej się stało miejscem, gdzie ludzie najprzyjemniej się żyje we Francji. Kiedyś ludzie, którzy mieszkali w Bordeaux, wyjeżdżali na weekend, a teraz są bardzo dumni, jak ktoś z innej części Francji może do nich przyjechać i po prostu ich oprowadzają po mieście i są ze swojego miasta bardzo, bardzo dumni. No, tutaj jest przykład przestrzeni publicznej, gdzie zamknięto taki mały placyk i dzieci się mogą bawić bezpiecznie. I myślę, że moment, w którym właśnie to, co mówił Pedro, jak też mówił o tej strefie, że chociaż Radek nie do końca to przetłumaczył ten kawałek, że osoby starsze i dzieci po prostu w centrum nie boją się wychodzić, być na ulicy, po prostu przestrzeń jest dla nich. No, dziękuję bardzo i ewentualnie czekam na pytania. Także dziękuję za to wystąpienie. Teraz mamy godzinę 11.54 i zgodnie z planem teraz jest przerwa do godziny 12.30, czyli mamy ponad pół godziny wolnego czasu. Można się częstować, jest woda, paluszki, natomiast bardzo mam dużą prośbę, żeby wpisywać się na listę obecności, która znajduje się tutaj na korytarzu na zewnątrz. I w dwóch egzemplarzach jest lista, gdzie poprosił się o wpisanie na obu. No i zapraszam po przerwie. Nasz prelegent jest oczywiście do Państwa dyspozycji.